Rozdział 11. W którym czasie Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu, tudzież za których królów następca Mojżeszowy, Jezus Nawe, umarł. Mojżesz wyprowadził lud Boży z Egiptu w ostatnich latach panowania Kekropsa, króla ateńskiego, gdy u Asyryjczyków panował Askatates, u Sycjonów Maratus, u Argiwów Triopas. Wyprowadzeniu ludowi dał na górze Synaj otrzymany od Boga zakon, który się nazywa Starym Testamentem, ponieważ doczesne obietnice zawiera. A przez Jezusa Chrystusa miał być dany testament nowy, obiecujący Królestwo Niebieskie. Ten porządek musiał być zachowany, bo i w każdym z osobna człowieku do Boga dążącym toż samo się dzieje, o czym apostoł mówi. Niech nie będzie pierwej, które duchowne jest, ale które zwierzęce, potem duchowne. Albowiem, jak mówi, prawdą jest to, iż pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek z nieba, niebiański. Rządził Mojżesz narodem przez lat 40 w pustyni i umarł, mając lat 120, przepowiedziawszy również Chrystusa przez obrazy prorocze w zakonnych przepisach natury cielesnej, dotyczącej przybytku kapłaństwa, ofiar, jako też w innych licznych, tajemniczych prawach zakonnych. Następcą Mojżesza był Jezus Nawe. Ten rozmieścił wprowadzony do ziemi obiecanej lud, pokonawszy z woli Bożej narody, które w dziedzictwie ziemię tę dzierżyły. Po 27 latach rządzenia od śmierci Mojżesza umarł on takoż u Asyryjczyków. Panował wtedy 18 król Amintas, u Sycjonów 16 Koraks, u Argiwów 10 Danaus, a u Ateńczyków 4 Erychtonius.